O Boże, dziękuję. Ja nie wiem, to chyba nie powiem, ale Następno. Proszę. A nie, nie. Teraz ja sobie. No dzieci mają ściany, bo dzieci są na zdjęciu. Nie ma wszystkich, bo wyjechali. Dzień dobry, rozmawiałem.
górze. Ogromne brawa dla Zosieńki, ogromne tej wspaniałej wystawy. Sprawdzili dzisiejszego epidemicznego wieczoru i zamieszania. Witamy Cię, Zosieńko, w Twoim imieniu witam wszystkich wspaniałych gości, wszystkim ogromnie serdecznie najmłodsze pokolenie piwniczne, wstępujące. Mam nadzieję, że kiedyś będą odnosić sukcesy tutaj na tej scenie. Zresztą małą próbkę za chwilę zobaczymy i usłyszymy. Zosieńko, zanim to nastąpi, pan Jan Nowicki odczyta list, Twój list do wszystkich tutaj obecnych. Marek powiedział, że będzie krótko, proszę Państwa. Chciałem powiedzieć, że pan Jan Nowicki jest aktorem Narodowego Starego Teatru, a gościnnie gra w Bagateli. Cały świat w maleńkim vis-a-vis. Są takie miejsca na ziemi, gdzie przeżywamy szczególnie chętnie, gdzie życie płynie naszym własnym rytmem, czujemy się zatem dobrze, bo u siebie. Takim czarownym miejscem jest Kraków, z jego punktem najważniejszym, rynkiem głównym. Tu naprawdę bije serce miasta, tutaj dzieje się wszystko, co ważne, tu wszyscy się spotykają. Jednym słowem, w rynku trzeba być. Największy średniowieczny rynek w Europie, 40 tysięcy metrów kwadratowych, zbudowany podobno na placu Ciszewnego Legionów Rzymskich, z odchodzącymi promieniście ulicami. Krakowski rynek główny jest miejscem magicznym. Cieszę się, że mogę pracować w tym miejscu. Adres: rynek główny, numer 29, kawiarnia Bistro Vis-a-Vis. Lokal istnieje od dawna. Pracuję tutaj od wielu lat. Już wcześniej była tutaj pani Krystyna Miłek, moja koleżanka po fachu, i ona mnie tutaj ściągnęła do pracy. Obie jesteśmy z gastronomią związane od lat. Ja pracowałem wcześniej w innych lokalach krakowskich, głównie w restauracjach. Najlepiej jednak czuję się tutaj, bowiem tak jak szczególnym miejscem w Krakowie jest rynek główny, tak wyróżniającym się miejscem przy rynku jest kawiarnia Vis-a-Vis. Dlaczego to miejsce szczególne? Zapyta ktoś. Dlaczego ta niewielka sala powiększona o ogródek miałaby mieć taki szczególny urok? Jest nieledwie truizmem twierdzenie, że atmosferę tworzą ludzie, nie przedmioty. Myślę, że w przypadku naszej kawiarni jest to szczególnie aktualne. Swoją sławę vis-a-vis na pewno zawdzięcza ludziom, którzy tutaj bywają. A są to ludzie zawsze interesujący. Aktorzy, malarze, dziennikarze, intelektualiści, pisarze i poeci. Od kogo zacząć? Pewnie od tego, co najważniejsze. Od piwnicy pod baranami. Tutaj brawa powinny być. Ten istniejący od 45 lat najsławniejszy kabaret mieści się tuż obok kawiarni, dwa numery bliżej. Artyści piwnicy przyjęli naszą kawiarnię jako przedłużenie dzienne piwnicy. Tutaj się spotykają i spotykali, tu zostawiają dla siebie informacje, tu omawiają inne plany i zamierzenia itd., itd. Gdy mowa o piwnicy pod baranami, to mowa przede wszystkim o jej założycielu, panu Piotrze Skrzyneckim. Był i jest zawsze naszym najważniejszym honorowym gościem. Kochaliśmy go i kochamy
wszyscy. Czuł się tutaj jak w domu. Cieszę się, że znałam tego wspaniałego człowieka osobiście. Jego wielki urok, pogodę ducha, bezpośredni, a przecież zawsze dystyngowany sposób bycia. Ten sposób bycia powodował, że w jego obecności czułam się jakoś inaczej, lepiej. Pan Piotr był z nami zaprzyjaźniony, często rozmawialiśmy. Częstowałam go domowymi smakołykami, zamawiałam w razie potrzeby taksówkę. Zawsze wiedzieliśmy, że jest osobą niezwykłą, trochę nie z tego świata. Mimo że od kilku lat nie żyje, jest nadal wśród nas, w naszej życzliwej pamięci, naszych wspomnieniach i opowieściach. Wreszcie od 29 marca 2000 roku, poprzez wyobrażającą go rzeźbę z brązu, stojącą w naszym ogródku, po prostu jest. Z początku było trochę niesamowicie. Skrzynecki w ogródku pijący kawę? Jak gdyby nigdy nic. No ale teraz już się troszeczkę przyzwyczaiłem. Cieszę się, że pan Zbigniew Preissner, znany na świecie kompozytor, przyjaciel pana Piotra, ufundował tę rzeźbę zaprojektowaną i wykonaną przez dwoje artystów. Panią Krystynę Borkowską-Niemojewską i jej syna Łukasza Niemojewskiego. Skoro przez tak wiele lat pan Piotr pił tutaj kawę, dlaczego nie ma robić tego nadal? Chociażby tylko symbolicznie. Mówimy tutaj o panu Piotrze, bo on jest postacią najważniejszą, ale przecież... Przychodzili tutaj i przychodzą nadal inni piwniczanie. Wspominam z wielką sympatią i przyjaźnią pana Krzysztofa Litwina oraz panią Janinę Garycką, wielką przyjaciółkę pana Piotra. Jak pięknie dekorowała nasz ogródek, gdy uroczyście obchodziliśmy tutaj imieniny pana Piotra 29 czerwca. Co to była za impreza? Do naszej niewielkiej salki potrafiło wejść i dobrze się bawić prawie 100 osób. Artyści z piwnicy bywają tutaj codziennie, z wyjątkiem niedzieli. Raz są jedni, raz inni. Zawsze jest miło i ciekawie. Nie sposób wymienić wszystkich, więc wspomnę tylko niektórych. Kazimierz Wiśniak! Granna i Micha Monikerowie! Państwo Skarżyńscy, Konrad Castillo, Andrzej Warchał, Rob Kwester, Ola Maurer, Alusia Gdiew, Anna Szalapa, Grzegorz Kurnał z żoną Marią i córeczką Antosią, Leszek Wójtowicz, Franciszek Fotigo, Jacek Wójcicki, Marek Pacuła z żoną Barbarą na taniec, Zygmunt Konieczny, Beata Rybotycka z córeczką Zosią, Krzysztof Jasiński, Wiczysław Święcicki, Leszek Długosz z żoną Barbarą, profesor Szczetnik, który opiekował się panem Piotrem Skrzyneckim w szpitalu pod koniec jego życia, oraz jego żona Maria Szczeplikowa, doktor Maciej Skalski z żoną, przyjaciel piwnicy i ich lekarz, Bogusław Kucharyk, 13. Liceum Ogólnokształcącego, którego uczniowie dbają o klub pana Piotra. Operator filmowy Jacek Siwecki i wielu, wielu, wielu innych stałych bywalców. Już kończę. Tak, niewątpliwie piwnica pod baranami nadaje nadal ton naszej kawiarni. Ale upodobali ją sobie także inni artyści, niezwiązani z kabaretem. Przychodzą tutaj ludzie teatru, na przykład... Pan Józef Żuk-Opalski! Krytycy teatralni, filmowi, muzycy, bardzo wielu dziennikarzy, dzieci. Dziennikarze radiowi, telewizyjni i prasowi.
Przez te wszystkie lata mojej pracy tutaj zaprzyjaźniłam się z wieloma naszymi gośćmi. Cieszę się, gdy przychodzą, rozmawiamy, żartujemy. Miło mi, że czują się tutaj dobrze, że ciągle wracają. Uśmiecham się, gdy słyszę dobre słowa pod swoim adresem, gdy zwierzają mi się ze swoich radości i kłopotów, gdy mogę w czymś pomóc. Ze wzruszeniem oglądam wspólne fotografie, które robiliśmy sobie tutaj. Ile to już lat minęło. Moi mili goście obdarzają mnie często także innymi dowodami przyjaźni, książkami, plakatami, rysunkami. Jestem zapraszana przez nich na przedstawienia, które organizują lub które występują, wystawy, wernisaże, koncerty. Kocham ich za to. Utarł się taki zwyczaj, że moi goście przychodzą tutaj czasem ze swoimi pociechami. Ile z tego radości. Mogę patrzeć, jak rosną, jak się zmieniają, stają się mądrzejsze, łatwiej nawiązują kontakt. Chcą mi pomagać w pracy, dekorują ogródek, przynoszą kwiatki, pamiętają o moich imieninach, o życzeniach na święta. Nie ma nic milszego jak buziaki od moich kochanych dzieciaków. Chętnie się razem fotografujemy. Ta wystawa, którą Państwo zobaczycie, jest także i tego obrazem. Wspólne zdjęcia były do tej pory tylko moją miłą pamiątką. Poprzez te prezentacje i małe albumiki, które dla dzieci specjalnie przygotowałam, chcę podzielić się z nimi i ich rodzicami moją radością płynącą z kontaktów z nimi. Cóż, nasza kawiarnia znana na rynku ma własne oblicze, jest niepowtarzalna. Od lat przychodzą tutaj o tych samych porach starzy bywalcy. Tworzy się swojska, domowa atmosfera. Ludzie wymieniają poglądy, załatwiają sprawy, żartują. Po prostu są ze sobą. Może rzeczywiście istnieje coś takiego jak genius ludzki, duch miejsca. Kiedy przychodzi znany aktor... i pisze przy stoliku ten swój felieton w formie listu do pana Piotra Skrzydeckiego. Niezwykła korespondencja na linii niebo-ziemia. Gdy nasi starzy goście, starzy w cudzysłowie oczywiście, przyprowadzają tutaj swoje pociechy, gdy noc zapada nad Krakowem, strażak z wieży mariackiej gra hejnał, a rynek jarzy się tysiącami świateł, gdy... Wtedy cieszę się, że jestem tutaj. Autorka wystawy, Zosia Żak. Była tak wzruszająca, że jedno dziecko się rozpłakało, panie Janie. To ciekawskiego czytania. Cieszeńko, droga, teraz najmłodsi. Nasi artyści chcą złożyć ci prezent, żeby podziękować za tą piękną wystawę i zaśpiewałem piosenkę. Jeszcze nie będzie to piosenka piwniczna, należy z repertuaru kabaretu starszych panów. Na praktyka są. Mikołaj Mastyło. Zosia Jasińska, córka laureata tegorocznej Nagrody Fundacji Kultury Krzysztofa Jasińskiego i Beaty Rybotyńskiej. Róża Mastyło. Przy fortepianie pianista piwniczny Konrad Mastyło. Odebrały sen jak bąki i bąki.
Matylda ma specjalny wierszyk dla ciebie, droga Zosiu. Matylda, możemy cię poprosić? Wróć nam, Zosiu, długie lata. Niech ci anioł wieniec splata, a ten wieniec samych róży. Król nam, Zosiu, jak najdłużej. Zosieńko, prosimy cię teraz na scenę. Proszę Państwa, ja już teraz mogę Państwa poinformować, że decyzją dyrekcji z okazji jubileuszu 45-lecia Piwnicy pod Baranami nie tylko pani Zofii Żrak zostanie nadany tytuł honorowego konsula Piwnicy pod Baranami z siedzibą vis-a-vis. Uroczyste nadanie tego tytułu nastąpi 29 czerwca na Wielkim Aucie Samolotowym Muzeum Lotnictwa Krakowa. Dwie kawy mam jutro za darmo. Dobrze, dziękuję. Kochani Państwo, moi przyjaciele, spotykamy się dzisiaj w innym niż zwykle miejscu. Nie vis-a-vis, ale w piwnicy pod Baranami. Otwieram dzisiaj z wielkim wzruszeniem moją wystawę fotografii. Robiłam je przez kilka lat, ale najwięcej w magicznym roku 2000. Chciałam zatrzymać ten czas i nas w samym tym czasie. Nie wiem, czy mi się to w pełni udało. Dzięki tym zdjęciom możemy wspominać ciepło tych, którzy już odeszli. Cieszę się, że jestem tutaj razem z Wami. Na koniec chciałabym podziękować, uściskać moje kochane dzieci z takimi wspaniałymi serduszkami. Kocham ich bardzo, bardzo kocham i jeszcze raz ściskam i całuję. Od Zosi z vis-a-vis. Podziękowanie, serdeczne podziękowania Piwnicy pod Baranami, Urzędowi Miasta Gminy Bieliczka, pani Marii Bal-Nowak, panu Lesławowi Pizło, panu Kazimierzowi Wiśniakowi, panu Wojciechowi Michalakowi, panu Piotrowi Konopce, panu Sebastianowi Kudasowi, panu Wojciechowi Zielińskiemu, państwu Bronisławie Józefowi Soleckim oraz wszystkim życzliwym osobom, które nie odmówiły mi pomocy w organizowaniu tej wystawy. Dziękuję jeszcze raz uprzejmie. Zresztą to my Ci dziękujemy za te wspaniałe zdjęcia, za tę piękną wystawę, za to, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci bardzo. A teraz, proszę Państwa, zapraszamy na tą niezwykłą wystawę. Kto jeszcze nie był, kto był, niech jeszcze raz oglądnie, bo naprawdę. Oczy, no to. Niech żyje, żyje nam, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Można robić zdjęcie. Dzieci na scenę, żeby mogły zrobić sobie zdjęcie z panią Zosią. Bardzo proszę, wszystkie dzieci na scenę teraz. Zawołajcie dzieci.
nigdy nie będzie wszystkich naszych dzieci razem z nami. No powinienem ja jeszcze stanąć, bo Bredę powiedział, że z dzieci miałem. Poczekajcie! Niechaj się paluszek przyjdzie. Poczekajcie! Jeszcze, czekajcie! Jeszcze idą! Idą? Chodź.
Dziękuję.